Lwisland. Wyjście jej z kryjówki zaskoczył wszystkich. Brak szacunku do tej dziewczyny. Wideo. Siódma edycja Lwisland zaskakuje niemal na każdym kroku, a drama goni kolejna dramę. W ostatnim czasie sporo dyskutowano na temat jednego z nowszych uczestników randkowego programu. Niemal zamieszaniem wywołało pojawienie się na Wyspie Miłości Jakuba Jeja Wisniewskiego. Internauci błyskawicznie odkryli, że mężczyzna może być w związku z niejaka Jessica i tym samym łamać regulamin programu. Mimo deklaracji Jeja, że jest singlem, nie wszyscy widzowie wierzą w jego zapewnienia. Szczególnie, że niejaka Jessica wcias idzie w zaparte, że Jakub jest jej miłością. Można jednak uznać, że afera związkowa została chwilowo wycieszona. Moment spokoju nie trwał jednak długo. A Wisniewski już zdążył zaserwować spragnionym emocji odbiorcom kolejną dramę. Budzący kontrowersję uczestnik Lwisland miał w ostatnim odcinku okazję poznać się lepiej z jedną z sześciu nowych uczestniczek. To, co zrobił, zaskoczył wszystkich. Lwisland. Karolina Gilon zapytała jej o jego rzekoma dziewczynę. Tak się tłumaczy, wideo. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Od kilku sezonów, tradycja Wyspy Miłości jest chwilowe przetasowanie uczestników. Panowie opuszczają willę i udaje się do Casanowa, gdzie mają okazję zmienić dotychczasową partnerkę. Również kobiety, na czas nieobecności swoich partnerów, mogą zabawić się z nowymi uczestnikami. W ostatnim odcinku programu jej wyladował w kryjówce sam na sam Zola. Z zalozenia. Sytuacja jest idealna okazja do bliższego poznania i intymnych chwil. Dziewczyna rozprawiała o sobie, swoich doświadczeniach i oczekiwaniach. Gdy tylko wyszła na moment z pomieszczenia, Jakub zaczął mówić sam do siebie. Mam spalony mózg. Naprawdę. Nie no grubo jest. Nie zrozumiałem nic. Mam wrażenie, że po prostu miałem słuchać i udawać, że rozumiem. Dyskutował sam ze sobą i pod nieobecność Zoli. Po chwili jej opuścił kryjówkę i wrócił do reszty uczestników, zostawiając niczego nieswiadoma Ole sama. Jego niespodziewana ewakuacja wywołała spore zdziwienie. Pozostali uczestnicy dopytywali kolegę. Co się stało? Ten stwierdził, że szybko zweryfikował sytuację i chciałby po powrocie stworzyć związek z Beatą, która pojawiła się w programie na długo przed nim. Ja szybko weryfikuję. Czekam na Beatę. Wolę mieć śmieszne historie niż coś, czego będę zelował. Pierwszy raz w życiu miałem ewakuację, tłumaczył się Wisniewski. Po całym zamieszaniu Ola całkowicie straciła zaufanie do jej i podkreślała, że nie chce mieć z nim nic wspólnego. Natomiast Beata w ogóle nie spodziewała się, że może być w kręgu jego zainteresowań. Nie tylko mieszkańcy Lwisland byli zmieszani. W internecie pojawiła się lawina komentarzy. Mogli jej chociaż powiedzieć. Pokazali dosadnie, jak traktujesz kobiety, brak szacunku i w głowie kolejna. Ona też nic nie straciła, serio, najlepsza kryjówka w historii, nie wierzę. Ta laska dalej nie wie, dlaczego on uciekł, nie dziwię mu się. Laska nie umie złożyć zdania, nie no hit. Niby beka, ale totalny brak szacunku do tej dziewczyny. Niby jej nie wykorzystał, ale nie zasłużyła na to, by z nią tam zostać, albo powiedzieć chociaż. Ze sobie idzie, pisali zaskoczeni internauci.